No to yo, siemanko, Ben z tej strony. Znowu Tomisław, a to jest czwarty odcinek z gry Golf Rival. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie będziemy grać na albo to jest arena. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Będzie dzisiaj króciutki odcineczek, bo albo to jest arena, szybko się strzela, czyli wykorzystamy sobie 5 serduszek. Sobie odbierzemy wszystkie nagrody w questach i jak dobrze nam pójdzie, to będzie troszeczkę więcej niż 10 minut. No to co, ja lecę na albo czas arena i zobaczmy, co tu się dzieje. Aha, jakiś tu gościu prawie wszystkie dołki zrobił jak najlepiej. No dobra, to jest 11 yardów, więc spróbujmy to przebić. Okej, okay. Ładuje się mapka. O kurde, to jest ciężka mapa. Faktycznie, to trzeba naprawdę być dobrym, żeby się aż tu dostać, a ja tu jestem. Dobra, zobaczmy tu, jak by poszło. Tak by poszło tu, ale zbyt dużo tu rań to też nie może być. Ale zbyt małe też nie. Dobra, coś takiego. Może by wtedy nie wleciało w RAF. Dobra, i teraz trzeba przeciągnąć 8-7. Na maksa trzeba polecieć. Kurde! W lewo zeszło. Nie, będę dalej od dołka. Kurde! Mogło już mi w prawo zejść. 345 yardów do dołka. No nie, nie mam szans. Z uda nie mam takiego zasięgu. Ale na drugą stronę na pewno mi się uda. No jak widzicie, muszę w RAF celować. A kangur nic mi nie da, to bez sensu go marnować. Po prostu trafmy sobie jakośkolwiek i zobaczymy, ile yardów zostanie. 126. Duże szanse miałem, naprawdę. Jak on to zrobił 11? To jest niemożliwe. Dwa kangury kuszą mnie za gemy, kubicie nawet nie ma tyle gemów pewnie. Teraz sprawdźmy te 10, może tu się uda. O kurde, to jest też ciężka mapa. No, proszę przestać lagować. Ogar, ogar, ogar. Dobra, tu chyba było fajnie wylądować, bo tu nie mam zasięgu prawie. Zobaczmy tu. To by było fajnie wylądować. Dobra, tu no by wyleciało i teraz 6-6, coś takiego. Okej, okay, jest kreska, zobaczymy jak pójdzie. Nie, w lawę wpadłem. Dlaczego? Dlaczego mi to robisz, gro? Teraz jest inny wiatr. No, muszę mniej przeciągnąć. I 9, coś takiego. Muszę mniej po prostu przeciągnąć. Po prostu za dużo przeciągnąłem, dlatego mi się nie udało. Dobra, zejdzie w prawo. I dobra, jestem na fairway, ale to prawie nic mi to nie dało, bo prawie 300 yardów od dołka. Ale przez te monety zdobywam właśnie w Albatros Arena. Zdobyłem jakąś monetę w ogóle? Nie, ani jednej. Serio? To się nie zdobywa, nawet jak się próbuje przebić? To jest bez sensu. W takim razie, dobra, spróbujemy jeszcze raz na tą wysepeczkę. Mam akurat dobry kij i dobry wiatr, więc powinno pójść. Okej, okay, to coś takiego, tylko żeby właśnie nie wyleciało w ten, jak się tu odbija. No odbija się nieźle, więc trzeba prawie tutaj w kant. 6-3. Troszeczkę do przodu, żeby też to leciało. No tutaj gdzieś, dobra. Może nie wyleci. Kurde, troszeczkę za wcześnie. Jest w RAF. I idealnie, tak jak planowałem. 292 yardy
Jest szansa nawet dostać się na green. Zobaczmy. Tutaj ja bym dał top spina ma na maksa. Dobra, w tą stronę. To jest nawet szansa, że do green się doturlam. Tylko jest pod wiatr. Więc trzeba coś takiego zrobić. Idealnie. I teraz nie na maksa, bo jak na maksa walnę, to zrawalnie. Ale trzeba przyciągnąć nieźle. Coś takiego. Teraz 6. Satny, czyli coś takiego. Okej, okay, zobaczmy. Kurde, w prawo zejdzie. I niestety nie udało nam się bawić. Nawet nie doleciało do green. Ale próbowaliśmy. Fajne to konkurs. I jest. Nasza pierwsza monetka, bo mieliśmy mało yardów. Spróbujmy tu 5,63 teraz. Widać, że ciężka mapa już. Bo dołek jest dopiero tu. Dobra, spróbujmy z kangura gdzieś polecieć. Tu. O kurde, coś fajnie bije od kamienia. A tu ja bym odbił się. To nie, to bez sensu. Dobra, to lepiej tu polecieć. No tak, ale... Kurde. Coś źle mi leci. No dobra, to polecę na maksę może. Może coś mi to da. Albo tu na drugą stronę. Albo spróbujmy od kamienia, tak właśnie. 7, ok, trzeba szybko strzelić. Kurde, w lewo mi zeszło. Ja pierdzielę. Okej, okay. Tu już nie ma szans grać. Jeszcze raz spróbujemy. O, Dandeliona mamy na pocieszenie za darmo. To z tego wykorzystamy może. I nie ryzykujemy z kangura, tylko weźmy tak. I Dandelion. I zobaczmy, jak leci ta piłka. Trzeba się na tą drugą stronę dostać. Nie jest szansa nawet. Okej, okay, i zobaczmy, jak poleci. Co? Czy mi się dalej odbije? A to prosto w bunkier wpadło. No dobra, zagramy jak na dalej się da. Tylko nie z tego, a z tego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to zielone to nie jest out. XD, to był out. Fajnie. Fajnie zagraliśmy. Ciekło nam poszło. Pewnie ten gość miał zajebiste kije, przez co mu poszło nad... Nie będę patrzył, co on miał. Odbierzmy sobie nagrodę. Jo, mamy 3 Blackberry, których i tak nie używam. Monety, 3 karty jakieś randomowe. Znaczy mi już odcinek trwa o 8 minut, 40 sekund. Na koniec można sobie pyknąć jeden meczek. Jakiś. Tutaj sobie pykniemy. Tak. Czy z lawy chce? Czy z hełmu? Chyba z lawy. Lawa się bardziej przydaje do tych map. To lecimy z lawą. Oby był dobry dołek, zobaczmy. Cyberpunk Hall 4, dobra, już wiem, co to za dołek chyba. Tak, to jest ten dołek, idealny wzięki. Właśnie, on jest idealny do tego. I zobaczmy. Tak tu leci, bo tu gdzieś trzymał, bo ja muszę tak zrobić skręt. Obok tego budynku właśnie, żeby na green się dostać. Dokładnie. I trzeba odmierzyć teraz 9-3. Około. Nie jest tylko idealnie odmierzyć, ale około 9-3 trzeba odmierzyć. Troszeczkę mniej, okej. Okay. A lag dostałem, ja pierdziu. Serio? Przecież lag dostałem to... Dobrze, no to już jestem w grze.
Zobaczmy, jak z lawy idzie. Czemu tu w ogóle nie idzie, jak powinno pójść? Pracujemy z RD, tutaj powinno pójść normalnie. Ale nie idzie właśnie. To mnie dziwi. Zawsze szło, jak pamiętam. 11 teraz. Coś takiego. Okej, może być i zobaczmy. Nice, poleciało. Chyba prosta droga do dołka. Tak, prosta droga jest. Tylko krzywy teren widać, że jest. Zobaczmy, jak mu pójdzie. Ma czarne zdjęcie jakieś. On chce tak samo jak ja zrobić, ale coś mu nie wychodzi. Ta. Nie wiem, co on chce zrobić. Teraz dobrze, tylko nawiad nie poprawił, no to na pewno mu wleci w row. No, w lewo mu zeszło. O kurde, ale na farcie mu się dało. I jest na farowej też, ale bliżej ode mnie. Bliżej po prostu strzelił. A ja mam dalej. I lecimy z top spina. Mogłoby nawet dolecieć. Co, jakby doleciało, tylko trzeba przyciągnąć na maksa. I tu gdzieś, tak. No i trafiłem w kreskę, ale zobaczmy, jak poleci. No, za mała prędkość, by nie doleciało. I to jeszcze w lewo schodzi, więc trzeba w prawo celować. Tak, on ma Uden Willa. To może mu na dalej polecieć. Nie da na całość na max, bo tak szybko zapierdziela ten. O kurde, ale blisko byłby, to strzelił. Ale miał peszka koleżka. I nie strzelił. I teraz ja strzelam. Okej, idealnie w kreseczkę. Powinno wlecieć. Jest Eagle. On jest na... Nie jest na Green, tylko jest na tym drugim. Nie, to zapomniałem, jak to się nazywa. Finch. Na Finchu jest i... Nie, i teraz musi strzelać z Wedge'a, tak. 6-4, po co sobie na wiatr zmienił? Przecież to i tak jest nieźle skrytykowany wiatr. Za dużo celuje, tak. Teraz celuje na 15 XD. Fajnie, dobra, to na pewno nie strzeli. On myśli, że ta kraska to jest 8. Chyba. I tak celuje dziwnie. Trochę mu obok trafi. XD idealnie obok się odbiła i dziękuję za oddanie zwycięstwa. Napisałem jeszcze mu thanks i mamy srebrną skrzyneczkę. O, purple diamond za 1600 diamentów oczywiście nie kupię i to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, to łapeczka w górę, 4 łapeczki w górę to kontynuacja nabijania puch. To siema.